zniknęła, jest przykładna w czasach pokoju tragedia. W katastrofie pod Smoleńskiem polegli najznakomici przedstawiciele polskiego życia publicznego, armii i duchowieństwa. Zginął pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria. Powstała ogromna wyrwa w organizmie państwa. Polska utraciła dziesiątki ludzi symbolizujących jej państwowość i najwyższe wartości. Postanowiłem zwołać Sejmik Województwa Lubuskiego, Sejmik Ziemi Lubuskiej, abyśmy my, radni województwa, mogli wspólnie oddać hołd ofiarom tej tragedii i podzielić się bólem i współczuciem z rodzinami i bliskimi. Sejmik Województwa Lubuskiego, przepełniony głębokim smutkiem i szczerym żalem, oddaje hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce Marii, prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu, tragicznie zmarłym, wybitnym przedstawicielom polskiego życia publicznego oraz wszystkim ofiarom tej katastrofy. Tragedia pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku połączyła wszystkich Polaków. Łączymy się w bólu z rodzinami tragicznie zmarłych, przekazujemy im wyrazy głębokiego współczucia i zapewniamy, że ofiara życia ich bliskich ma dla nas wielką cenę. Sejmik Województwa Lubuskiego wyraża szczególne uznanie i szacunek wszystkim mieszkańcom ziemi lubuskiej za godne przeżywanie tej narodowej tragedii. Zachowamy w żywej pamięci zarówno ofiary mordu katyńskiego z 1940 roku, jak i ofiary tej katastrofy, która wydarzyła się w pamiętną sobotę 10 kwietnia 2010 roku, w 70. rocznicę obchodów tamtej tragedii narodu polskiego. Wierzymy, że wstrząsające doświadczenie katastrofy oraz pamięć o tym zdarzeniu będą budować nowe wartości naszego życia.